Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. My, jak widzicie, dzisiaj wyruszamy w trasę. Mój pojazd już jest w tle, Werka gotowa z gościem specjalnym do naszego odcinka. Także wkraczamy i jedziemy, uwaga, na nową posesję gier załoga. Pojazd może i brudny, ale przyjdzie na niego czas. I my już wyruszyłyśmy, jedziemy, uwaga, uwaga, może Ty, Weronika? Na naszą nową posesję. Dobra, może coś więcej. Bo inaczej nie można tego nazwać. Kupiłyśmy gospodarstwo z działką, z nieruchomością rolną, gruntową. Dzisiaj Was oprowadzimy, pokażemy, jak to wygląda. Dzisiaj robimy pierwszy wjazd na tą działkę. Aktualnie. Oczywiście my tam już byliśmy kilka razy, więc trzeba było. Nie pierwszy wjazd. Uwaga, uwaga, skręcamy. Trzeba to uwiecznić, bo to wiecie, nie byle co. Pacieka hacienta. No, kurde. Kiedy się, Werka, wyprowadzamy? No jak to kiedy? Dzisiaj. Z domu się wyprowadzamy? No jak? Kurde. Myślisz, że po co tu przyjechaliśmy? Zbieramy dwie pary gatek. Razem z dwie Nikodemem. Koszulki. Ojejku, trzeba będzie się pozbyć tych gałęzi, co nie? Tylko chałupy na mnie zawal. Ty, i ten pechowy numer domu ogarniasz? 13. Zauważyłaś to? No. Także patrzcie, przewieziemy Was. Także po prawej stronie jakiś garaż, studnia, naprzeciwko stodoła. Nie byle co. Także zaraz wysiadamy, sobie zaparkujemy, nawrócimy i zrobimy oprowadzanie po tych włościach. Ale takie ogólnie, nie śmiejąc się już, takie gospodarstwa stare mają swój klimat, naprawdę. To już nie to, co w dzisiejszych czasach. Jeżeli nawet ktoś ma jakieś starsze gospodarstwo, to jest ono zmodernizowane i tak dalej. Kurde, żebym nie zaczepiła. A tutaj naprawdę mamy gospodarstwo, w którym zatrzymał się czas. Właścicielki Boże, jak panie będą to oglądać, to naprawdę bardzo pozdrawiamy. Tak serdeczne, miłe panie, które są z Wrocławia? O, no. Także naprawdę bardzo miłe właścicielki. No, także od takich ludzi to można wszystkie hektary kupować. Także wysiadamy. Nikodem chyba nie ma. Co, zasnął? Nie ma chęci wysiadać. Jak to? Zaraz. Zaraz, chwilę i już poczuję ten klimat. O. To zaczynamy od mieszkania, od domu. A tam można wejść w ogóle? No ja nie mogę! Dobra. Zamek profesjonalny. Dobra. Proszę. Wow. Proszę, panie przodem. O, także mamy kuchnię. Nikodem, przejdź się po nowym mieszkaniu. Dobra, tego nie otworzę. O. Trochę w sumie... Ojejku. Trochę w sumie strach. O, jakiś obraz nawet jest. Trochę remontu będzie. Ale patrzcie, jaki widok. To tamto. Nie no, tak naprawdę jak na mieszkanie opuszczone od tylu lat, o, już Nikodem się rozgościł, to nie jest wcale źle. No. Ale patrzcie to, patrzcie to. Mamy sinkera, mamy maszynę do szycia. W sumie nawet? Spoko. I szczotkę nawet. O, to zaraz się bierzemy. To, w końcu Marynka ja ma swój... Ja już czuję ten vibe. Swój transport. Transport, także teraz będę latać. Jako czarownica. No, także mamy piec kaflowy, garnki. Można się wprowadzać. O kurde. A tam to słoneczko widać. Dobra. O, patrzcie, jeszcze jest nawet laska. Laska z laską. Nie no. Dobra, to chatę mamy już ogarniętą. Nikuś, wychodzimy. Idziemy dalej. Chodź, Nikuś. Ojejciu.
Chodź, Nikodem. Wyjdziesz, czy ty już... Chodź. Co ty? Ty już tam zostajesz? Nie obyło się. Idziemy dalej. Ogólnie mamy taką piękną pogodę wiosenną, że aż chce się działać. Wzięłyśmy sobie, nie chodzi. Wzięłyśmy sobie linkę dzisiaj, żeby coś powyrywać. Nie ma wody, nie ma wody. Zamulona jest. Nikodem już teren zaznaczył. No bo jego, ale naprawdę, zobaczcie jaki to jest klimat. To jest taki naprawdę jak do filmów, takich wojennych czy coś takiego. Czekajcie. Tutaj nie ruszaj może. Chodź z tamtej strony, jest dziura. Jest? Tutaj chyba się też... Tutaj też, nie? O, to jest jakaś szopa. Nie, my się tu zaraz wedrzemy, to my nie byłybyśmy sobą, co nie? Nikodem, jak ci się podoba? Nikodem już tu wczoraj był. O, wyprzedził mnie. Dobra, mamy stodołę. Stodoła była użytkowana przez sąsiada. Chłódka. Markowa. Także sąsiad się stąd wyprowadził. No i jak robił te stodoły na wesela. Ej, ale rzeczywiście tu jest tak ładnie. Kurde. Weronika, Session Profession tutaj. Tu ma swój klimat. Robimy tutaj dom weselny, ja ci mówię. Patrz, jak tu jest fajnie. I sianko jest. Nie no, fajnie jest. Słupy są zdrowe. Jakby wymienić deski. Przecież są teraz te firmy, które odbierają deski. Nikuś, chociaż podoba deski ci są się? Super. Chyba tak. Jest tutaj klimat. Ten budynek mi się najbardziej podoba. Jakiś tutaj pierzyna jakaś nawet jest. O, super. A tobie, Weronika, jak się podoba? Nie no, jest fajnie. Zobaczcie tylko na te bele. Super, ale ten dach jest... Zdrowy jest. No. Właśnie o to mi chodziło. Działka, taka jak widać. Odmiana nieznana. Pszenica. Jak na swoją fazę i tak dalej. Jak tam Nikodem. Także tutaj będziemy od tego sezonu gospodarzyć. Mamy pierwszego gościa na działce. I niby białe kotki przebiegają na szczęście. Drogę na szczęście. A my tutaj mamy gościa. Białego kotka mamy na szczęście. Nikodem pilnuje porządku. Intruzum. Intruzów nie ma. Intruzom precz. To się już tutaj zadziało. Mam z Weroniką ambitny plan związany z tą siekierą. Prawda? Nie. Nie? Jedziemy. Jedziemy? Znaczy na razie idziemy. A tutaj na domu mamy wejście. To co, Werka, wysadzisz mnie? Nikodem bardzo lubi ciągnikiem jeździć, dlatego idziemy. Dobrze. Sobie pojeździć. Witam, zapraszam na górę. Wersja mnie podsadziła z siekierą, czyli narzędziem od zadań specjalnych. My jesteśmy na strychu. Tak to tutaj wygląda. Skarby, nie skarby. Coś tutaj na pewno można znaleźć. Drzwi były zabite, ale przy pomocy siekiery sobie dałam radę. Aż w sumie strach tutaj chodzić. Weronika groźnie wygląda. Tak siekierę pod deski, to ona derwa. O, proszę bardzo. Teraz następny, co ty już, co już będziesz otwierała? Ale musimy zobaczyć. Polska tam wisi. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Jakiś nawet kufer stoi. Wow. Tutaj była stajnia koni? Nie wiem, jest nawet lampa.
O, i jest ten, jak to się nazywa? Jejku. Nie siatka, tylko sznurek. Nowy, kurde. Tutaj chyba faktycznie konie mogły być trzymane, bo... O, i kosa tutaj w rogu. Kurde, Weronika, dobra kosa. Marlenka, ale ty musisz otworzyć ten kufer. Ja się ten kufer boję otwierać. Zrób to ty. Pusty? Jakiś rękaw. Jezu, weź! Jesteś niemądra. Dobry kufer, Weronika. Weź, będziesz miał na ubranie. Ojej. A tam co jest? Nic nie ma. To idziemy dalej. O, tu jest jeszcze łopatka. Jakieś suszki. Łopatka też dobra? No. Patrz. Szufla. I jeszcze coś tam stoi. Czekaj, a tu jest sznurek jeszcze jest. Sznurków to kurczę. O, nawet pędzel. I to jakiś nowy. Patrz. Grunt to cieszy ci mało z oczami. O kurde, pokaż tato. Patrzcie to. To ruska stal jak nic. To wanienka. Wojnę pamięta. O, no jest wanienka też. Coś jeszcze tu jest ciekawego? Nie, już chyba. Dobra, Werka, idziemy. To Pawlaka pamięta. Który Pawlaka? A, sierp jest, jacie. Tu jakby dobrze się rozejrzeć, to można by było muzeum otworzyć. Idziemy dalej. No ale patrzcie, suszki jeszcze tutaj są takie mega, mega stare. O, motyki jeszcze są? To też nam się przyda. Marlenka, bo ja tutaj otwieram. Jeszcze chwilę. No i ta kosa. A tutaj co to jest? O, tutaj jeszcze coś. O, to z takim uchwytem. No, co to jest? Wiertło. Wiertło? O kurczę, ja takiego wiertła nigdy nie widziałam. O, jacie. To kiedyś i nawet wiertła mieli. Ale historia. Co, Vera? Czekam. Z siekierą? No. Na ciebie. Masz, to bierz się. Muszę to pokazać. Co? Co, mam coś na ty? Dobra, to zanim otworzymy drzwi, wywiercimy moim nowym sprzętem dziurę. O, tak poważnie, to jest wiertarka. Patrzcie. Patrzcie, jaki to jest sprzęt. Ten, tym? No, jakoś tak by było. A to się nie chce kręcić. Chyba rozwalone. Co ty wymagasz? Kurde. Chodź, jaka dziura. Ale faktycznie tutaj są takie narzędzia. Tutaj zboże było przechowywane. Ludzie naprawdę kiedyś mieli do tego głowę. I zobaczcie nawet sam dach. Jak tutaj bele wyglądają. O. Mama jeszcze znalazła. Domyślamy się, że jest to zestaw do pieczenia chleba. Tym się chyba tutaj chlebek wyciągało. O, także taki zestawik. A w międzyczasie Werka. Co Werka zrobiła? Nic. Nic, a deska leży. Drzwi się rozdupczyły. Rozdupczyły się drzwi? Grunt, żebyś tam weszła. Jeszcze chyba to z góry trzeba. A może zamek trzeba? A może jakąś łapkę masz do gwoździ? Weronika, tato mówił, że chyba łapka jest. Ja mam łapkę. Uważaj. O kurde. Dobra, teraz powinna się... O, właśnie. Nawet pies się boi, co się tutaj wyrabia dzisiaj. To co, wejdziesz pierwsza? Nie, no tutaj to i ty idź. Weź, uważaj. Widzenia. To pa, pa. O, tutaj chyba było... Macie gwoździe? Bo trzeba zabić. O, mamy... Mamy żłób, mamy korytko na pokarm dla zwierząt. Nawet okienko jest. Patrz, co jest.
O, i widły są. A takie miejsce naprawdę mają taki klimat. O, tych drugich drzwi nawet nie trzeba będzie otwierać. No. Także taka sytuacja. No. Nic ciekawego. Idziemy. To było ciekawie, co? No. Ale patrz, tutaj ten... Intruz. O, coś mamy tutaj. Tu jest jakiś może pług lub siewnik? Co to Werka jest na jakimś kółeczku? Gdzie? O, tutaj jeszcze coś takiego mamy. To się to wyniesie. To siewnik jest? Właśnie mi się wydaje, że to jest siewnik, bo mamy tutaj rączki. Kurczę, no chyba siewnik. O, korytko. Jeszcze jakaś motyka. No jest korytko. Dzisiaj z niego będzie obiad. Jak Nikodem będzie niegrzeczny, to go tutaj wsadzimy. Nikodemkowi coś się tutaj nie podoba. Bierz, bierz! Intruz? Chodź, zobaczymy. Chodź. Coś mu się nie spodobało. Nikogo nie ma. Także tak to Nikuś. Wygląda. Chodź. Mamo, tam chyba jeszcze siewnik jest, tak jak patrzyłam. Więc tu jest ogólnie chyba najbardziej ciekawe pomieszczenie. Ale wszystko jest tak w miarę posprzątane, ogarnięte, że naprawdę jesteśmy w szoku. Marlenka, patrz, a babcia chciała... Co chciała babcia? Ten, na Wielkanoc palmę. Żeby jej kupić, no to już mamy. Nie wiem, czy tą palmą byś się nie nakryła. No i motyki i tak dalej. Łańcuchy. Taki klimat, jak trzeba. Idealne dopiły się będą nadawać. O. Ojejku, patrzcie, jaka kiedyś była technologia. Ma to swój klimat naprawdę. Fajnie ogólnie zwiedza się takie pierwszy raz pomieszczenia, gdzie naprawdę nigdy tu wcześniej nie byłyśmy i tak dalej. Ale to jest jakaś bluza. Co ty tu widzisz? Bluza dla ciebie. Uszyłam. No więc fajnie jest. Także, czekaj, weź, bo tam jeszcze jest, zobacz, idź tam zobacz. Czekaj, coś masz. Nie, ty mnie chcesz zamknąć. Nie. Ja wiem, że mnie chcesz zamknąć. Idź, to jest zła kobieta. Ludzie, słuchajcie, to jest zła kobieta. Wy jej nie ufajcie. Serio, idź zobacz tam ten. Czy cię tam nie ma? Ale nie, zobacz, tam jeszcze jest kosa ta duża. No i co z tą kosą? Ale idź zobacz. Ale ja ją widzę. Ale weź idź zobacz, bo pokaż, trzeba pokazać na film. Patrz, ona mnie teraz zamknie. Nie, no ja idę z tobą. Tak? No. No, popatrz. Co? No idź, bo ja muszę do tak, tak, iść. Patrz, to się, to ja to będę nagrywać. Weronika? No i czego ja mogłam się po tym dziecku spodziewać, no? Jeszcze tutaj nie siedziałam. Już dziecko przeszło ci? Weź, co ty gwiazdo żywera? Nikodem, uważaj. No, podparła jakimś czymś. Aj, z tymi dzieciakami. Będzie teraz chodziła, zamiast siekierą i z czymś pożytecznym, to z sierpem będzie po wsi chodzić. To właśnie dla ciebie wzięłam. A, jak będę niegrzeczna. Jak będziesz niegrzeczna, to... No więc patrzcie, tutaj na budynku nawet było światło. Jeszcze stara instalacja. O, mam ściągniętą rękawicę trochę. Tym się chyba włączało. Otwieramy tutaj? No ale po co? Ale zresztą otwórz, to może zobaczymy, czy to jest faktycznie siewnik. Ale tato zabrał siekierę. To próbuj, idź, łapka jest od gwoździ w bagażniku. To jeszcze ogarniemy, odrzucimy ten. Bo tak przez okno patrzeć, później będzie nam szkoda, że tutaj nie weszłyśmy. To migaj. Patrz, już się wybrudziłeś. Patrzcie, to jest takie dziecko. Gdzie nie wejdzie, to się wybrudzi, Boże. A Nikodym ma wąsy w tym, w pajęczynach. Dobra, idź to po tą łapkę. Tu ogólnie mamy grzędę jeszcze, teraz dopiero zauważyłyśmy, na kurki, więc tutaj pewnie były kurki i od razu bydło, a po tej stronie świnki. Ale tam Werka działa. O, to jest baba ze wsi. Daje siekierę, to wszystko zepsuje. Jakieś twarde? Nie młode. Chcę. Młode to wredne. Daj przytrzymać.
No, już się zadyszała aż. Które to jest wejście? Próbuj coś szarpnąć. O, tu jest, wiesz co trzyma? O, ta deska. Jak nic. Musisz się oderwać. Uważaj. O, idzie. Jeszcze górny gwóźdź. Czekaj jeszcze chwilę. Patrzcie, tu jest ogólnie jeszcze koło. Koło od studni. A tutaj bardzo. Jest ten kot. O, nasz kotek, nasz szczęśliwy kotek. Dobrze, że Nikodema na horyzoncie nie ma. Patrzcie, naprawdę. Ale my się jaramy takimi małymi rzeczami, ale naprawdę. Werka, złap może Nikodema. Nie, on będzie to się nie poleci. Tak wygląda wjazd na chatę w naszym wykonaniu. Mamy już ostatnie drzwi przed nami. Coś nie idzie. No idzie, to jeszcze trzyma. O kurde. Mówiłam, że otworzę. Coś ci mówiłam. Jak ty to otwierasz, Weronika? Mamo, ją do domu dzisiaj nie wpuszczam, bo ona jak będzie tak wchodziła do naszego domu, to ja się boję. Zapraszasz już? Czy jeszcze mam chwilę Proszę. Poczekać? To już? Może się zmieścisz. Kurde, jak dla jakiejś lochy zrobiła przejść. Więc tak, jakiś garnek mamy, wiadro jakieś stare. Co tu jeszcze jest? O, grabie są. O, to nam się przydadzą. Wiesz, jest łopatka. O tu. Nawet w sumie zdrowa łopatka. Bierz ją, Vera. Mamo? O, jeszcze mamy taką motykę. Patrzcie grabie. A tą piłkę ręczną. To ciągnij ją. Tylko uważaj. Weź tego sierpa. Czemu ten z sierpem w ręku? Ale zobacz. A, ona... On mi pomaga. Ona wiedziała, co robi. O! Matka, gdzie ty poszła? Matka, gdzie ty jesteś? Halo. Bez odbioru. Dziecko na ciebie czeka. Jestem. Dobra. Chodź tam, Vera. O, drzwi sobie. Ups. Co ty tam robisz? Mikrofon wypadł. Ajajaj. A to? Tam kubek jest pod spodem, klatka. Widzę. Klatka. Klatka dla ciebie chyba. Klatka dla Marlenki. A tutaj będziemy gotować... To jakieś chyba koryto dla zwierząt. Będziemy na skarmianie. Wodę na herbatę. Wdzieramy kubku. Zejdź. Schodzę. Nawet nasz pies jest ciekawy tego, co się tutaj dzieje. Ale najciekawsza rzecz jest ukryta w tych gałęziach. O, jeszcze właśnie ta łopatka. Ta-dam. Tam pod spodem jest jeszcze taki koszyk stary. To trzeba odrzucić te gałęzie. O nie. One są... Odrzuć je, Weronika, może na bok. Zostaw tego sierpa w końcu. Ojej, tu przyszedł. Kotek tu przyszedł. Jakaś dziura pewnie jest, dlatego jest z nami. Biały, na szczęście, jak nic. Wyciągniesz go sama? Tutaj kura się niosła. Co? Jaka jest kura? Jest gniazdo. Jeszcze powiesz zaraz mi za chwilę, że jajka tam znalazłaś. Później po to pójdzie.
Co Nikodem? Co się dzieje? Nie płacz. Wszystko w porządku? W porządku? Tu jeszcze są jakieś resztki węgla, zobaczcie. Tak, 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 tak. I ty też jesteś. O, dobra jest. Tak to wygląda. A ten koszyk gdzie? Pod gałęziami. Co tam, Kiciuś? Boże, ale on jest słodki. Wyjeżdżę. Ale widzę, że tu jest uszkodzone, bo nie ma jednego... Nie wiem, jak to nazwać. Boże. Chodź, Nikodem, wychodzimy stąd. Chodź. Chodź, idziemy siać, Nikodem. Ale to nie wiem, czy to jest siewnik, Vera. A to co to jest? Zaraz mamie pokażemy. Ona już wyjechała, ale ona nawet nie wiesz, czym wyjechała. Grunczy na kółku. Nikodem, siadaj. Tutaj jeszcze wziąć siadełko. Oj, Weronika. A tutaj widzę, że jest jedno zgubione. Bo to chyba ma być tak. O. A to nie było właśnie do jakiegoś taki średniowieczny agregat? Że tu były jakieś dwie łapy? Bo tu właśnie jednego brakuje. Do muzeum możemy oddać. Także. Ja idę po sąsiadkę, nasze, bo jeszcze zostanie. Nasze skarby. Łącznie z kotem, co? Z sierpem. Z sierpem. Co ty jeszcze masz? Jakiegoś buta? Chodź, Vera, jeszcze pokażemy. Ciap. To, co zrzuciłam z góry, ze strychu. O kurczę, grabie. Trzeba zabrać te grabie, żeby nikt w nie nie wszedł. A tu co jest? Jakieś kurcze. Nie, może coś też dla koni. Jakieś kółeczko jest. I tutaj jeszcze zobaczcie, mamy, jak się domyślam zresztą, mamy szablony do robienia butów, bucików, kozaków. Także takie drewniane. Nawet nie wiem, jak to dokładnie nazwać, ale wiecie chyba, o co mi chodzi. Także w oparciu o to kiedyś robiono buty. O, pantofelki. Szpileczki. Także to znalazłam i zrzuciłam. Ze strychu. To wszystko tutaj wygląda, jakby jakiś napad był. A to tylko my. To tylko ja. Tylko ona. Więc co to w końcu jest? To jest wielorek ręczny. Ja ci Marlenko mówiłam, ale wiesz, ty to jesteś. No tak. Tylko teraz będziemy mieli w czym w buraczki wjeżdżać. No, jakbyś tyle hektarów zrobiła. Tatuś kazał. Akurat mi się nadaje, bo jest jedno, a my w zagony siejemy to raz z jednej strony, raz z drugiej. Super. Tatuś nam powiedział, żebyśmy otworzyły stodołę. Także otwieramy. Ale tu jest klimat. Tu jest fajnie. Patrz, jak jest. Patrzcie, jakie to jest zdrowe jeszcze. O, kawałek drzwi. Nie, łóżko. To jest oparcie do łóżka. Weź to odłóż gdzieś na bok z tą deską. W końcu Marlenka będzie miała gdzie spać. No tak. Zaraz, o, tutaj mamy już... O, tutaj jest druga część łóżka. Nikodem czuje się tutaj jak u siebie w domu. Patrzcie, jakie słupy. Teraz już takich nie robią. Patrzcie, jak kotek, jejku. Za nami chodzi wszędzie. Tu też jakieś stare drzwi.
miska na pierogi. Gdzieś go słyszałam. Plecak. Miska na pierogi, a dzisiaj babcia u nas chyba robi pierogi. Słyszałaś? No, słyszałam. Ale trochę dziurawe. A, już. Nikuś! Nikuś! Wracaj! A, weź. No. Słuchaj się. No także otwieramy. Dziecko niewychowane. Tym, tyry, ty, tym. I bierzemy się za robotę. Co? I bierzemy się za robotę. Trzeba coś znaleźć, żeby ja mam przynieść te metalowe. No właśnie. Tym, tyrym. Jest, tylko rękawice oddaj. I wszyscy zadowoleni. Jeszcze z drugiej strony. Ujadę champion. Trzeba z drugiej strony jeszcze podeprzeć. Także dawajcie znać, jak wam się nasze nowe włości podobają. Nowe gospodarstwo. Jakby tym kogoś przemaścił, to by od razu zabił. Jakie to ciężkie. Także wiecie, jak macie jakiś problem, to mówcie Weronice. Ona już będzie wiedziała, jak mamy się... Mamy sprzęty do wykonania roboty. Tak. Weronika będzie babą od zadań specjalnych. Się trzyma chyba. Dobre jest. Także ten. Koniec zwiedzania. Nikodem bierzemy się do roboty. Chodź. Nie ma łażenia. Idziemy. What? Jezus Maria. Jeszcze ten. My jedziemy do mama powiedziała, że jak to wrzucę, to mnie z domu wygoni. Też bym tak zrobiła. Także jak mówiłam, że jedziemy, to jedziemy. A jeszcze gdzie? To nie powiem. Patrzcie, jaka fajna działeczka. Przy głównej. Zapraszam do samochodu. O, już mnie zaprasza. A to ja skorzystam. Ty patrz, zjedli moje ciastko. Daję Nikodema. Okej. Okay. Wiesz, jakie to są dobre ciastka? Nie nagrywaj tego. My przyjechaliśmy na chwilę do domu po 2:17. Także idziemy w poszukiwania. 17. Biegniemy, Nikodemek! Nie do domu. Witam, przyjęłam stery. Jak dzisiaj. Po raz pierwszy. Zaczynamy poszukiwania 17. O, patrz, patrzcie. Ale ja mam zdolną siostrę. Także teraz wybieramy się do sklepu. Chodź tutaj, siostro. O Boże, udusisz mnie. A, to by było to piękne. Do sklepu się wybieramy. Po prowiant. Asortyment do spożycia. Bierzemy coś z domu, czy wszystko wykupujemy? Nie, może weźmiemy coś swojskiego na zagrychę, co? Co? Alkohol? Bimbru. O tym samym pomyślałyśmy. Tak, na pewno. No, ja powiedziałam alkohol, a ty bimbru. Przecież to na jedno wychodzi. A dziecko nie słyszy. Dobra, to zaraz robimy włamanie na chatę. Bierzemy co nieco. Co? Co nieco bierzemy, Weronika. Tam mamusia z tatusiem się ucieszą. A poza tym... Okno na święta były myte. I co? I już ziemia jest. Ach to. Ten rudy gwiazdor. O, nie widzi? Nie widzi. Okno były myte, patrz. To można włamywać się. Włamanie do swojego domu. Nie tym. Ale będzie zaraz jasna karta. Chodem, zobacz, czy nikogo nie ma. Czysto. Czysto? Można iść. Co, Wera?
Nic. Nic? Masz coś? Nie. Nic nie ma. Ketchup chociaż było wziąć. Kupimy. A połówka bimbru? Na rozgrzewkę? Ty jesteś nienormalny. Ja z kim ja się zadaję, z kim ja mieszkam? Cicho, cicho. I tutaj mamy trawę. Sianą w zeszłym roku. Patrzcie, jak ona jest piękna. Lala. Normalnie lala. Zapraszam. Wejdzie sam? Nie. Chodź, dzieciaku. Bierz go. Chodź, Nikusia. Nikusia jest niegrzeczny, będzie w bagażniku jechał. Nie mów takiej rzeczy. 17 są. I? Swojska jest. Chlebek jest. Jeszcze mamy tylko jedno pędzle. Pędko. Kotlin. No i te zapałki, jeszcze tam tybark leży, więc... Wszystko jest. Kodem też jest. Idziemy. Mamy godzinę 19:02, co oznacza kolację przy świecach, takich trochę większych. Jest klimat, jest ciepełko, także co nam Bida już zrobi? To nie Nikodem, co nam Bida zrobi? Tylko żebyś się na mnie upiekł, to dopiero by była szynka, patrz jaka byłaby szynka. Także kiełba nam się piecze. My się pieczemy przy kiełbie. Palamy się. I dobre jest. I my zbliżamy się już do końca odcinka, także było nam bardzo miło, że byliście razem z nami. My zaraz będziemy porozmawiać. Tak, rodzice również za chwilę do nas dołączą. Także subskrybujcie nasz kanał. Lajkujcie, lajkujcie. Tak, a my się już z Wami żegnamy i do następnego odcinka. Cześć, pa!